Ksawerów. To bardzo spokojne miejsce koło Pabianic w województwie łódzkim. To w tym domu mieszkał Czesław B. Mężczyzna był ogrodnikiem, handlował kwiatami. Około godziny trzeciej, kiedy wybierał się na giełdę w Tuszynie, został zaatakowany. W wyniku obrażeń zmarł. Proszę pana, za tanie te pomidory były, żeby ktoś fatygował się, wie pan, z przecięciem siatki i to jakby przyszedł po te parę kilo pomidorów, to by przeskoczył. Tak. A tu jest, o, tu widzi pan. Tu była przecięta ta siatka. Sąsiad już nie żyje. I tam gdzieś z tamtej strony. I to było dwa dni przed tym morderstwem. No. W toku śledztwa ustalono, że w dniu 1 czerwca 2000 roku pokrzywdzony około godziny 3 nad ranem opuścił swój dom i udał się do garażu celem wyprowadzenia samochodu i udania się na targowisko. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną zgonu był uraz czaszkowo-mózgowy w postaci złamania kości podstawy i pokrywy czaszki ze stłuczeniem mózgu. Uraz według biegłych powstał od bardzo silnego uderzenia narzędziem tępym w postaci pałki bądź kija baseballowego. Karetka, policja, wie pan, tu tego nie było, tych tui. Była godzina 4 rano. Mówię, co tam się dzieje u tych sąsiadów? Podchodzę na sąsiadka Janu. Ja mówię, jak, zabili czy coś? Leżał w tym pierwszym pomieszczeniu gospodarczym, co był, związany taśmą. No ale, że mnie się spieszyło, to ja mówię, bo ta sąsiadka sama była, więc ja mówię, pójdę, powiem żonie. Więc żona całe rzuciła coś na siebie i bez skarpetek poszła tam. A ja pojechałem na giełdę. W toku postępowania jednoznacznie nie ustalono, co było motywem tej zbrodni. Jednakże najbardziej prawdopodobnym motywem jest motyw na tle rabunkowym. Co prawda nie zginęły żadne pieniądze, które w tym czasie pokrzywdzony posiadał przy sobie, ukryte w bieliźnie. Jednakże zginęła czarna teczka, w której pokrzywdzony posiadał dokumenty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, dokumenty tam osobiste i samochodu oraz klucze od garażu. Nie jest wykluczone również, że sprawcy bądź sprawca zostali po prostu spłoszeni zachowaniem pokrzywdzonego oraz jego żony. Z Leszkiem naprawdę w bardzo dobrej komitywie żyliśmy. I sąsiedzi inni też. Bardzo dobrym człowiekiem. Użytecznym, włamania złodziei łapaliśmy, którzy tam parę lat wcześniej grasowali po całym i złapaliśmy tych złodziei. Sprawa była i to wszystko, wie pan. Ale to ja nie sądzę, żeby to, wie pan, doszło do tego, że powód był, żeby zamordować go.